Cześć Boże, Agnieszka Kiedrowska. Witam Państwa serdecznie i zapraszam na poranne wydanie Informacji Dnia. 9 lat temu błogosławiony Jan Paweł II zakończył swą ziemską wędrówkę. W całej Polsce odbywają się uroczystości upamiętniające nauczanie i pontyfikat wielkiego papieża Polaka. 2 kwietnia 2005 roku wzrok wiernych z całego świata był skierowany na okna papieskiego apartamentu. Czas odchodzenia Ojca Świętego Jana Pawła II był wielkimi rekolekcjami dla całego świata. Miliony osób gromadziło się w świątyniach, tłumy na placu Świętego Piotra z modlitwą na ustach i w sercu. O godzinie 21:37 zakończyło się ziemskie pielgrzymowanie papieża pielgrzyma. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się 28 czerwca 2005 roku. Niespełna 3 miesiące po jego śmierci. W 2009 roku papież Benedykt XVI podpisał dekret o uznaniu heroiczności cnót papieża Polaka, który zamknął zasadniczą część jego procesu beatyfikacyjnego. Decyzja o beatyfikacji 1 maja 2011 roku została ogłoszona w styczniu tego roku w Rzymie. Jego postać jest dla nas wzorem godnym naśladowania, wielkim autorytetem, który znacznie różni się od tych, które promują dzisiaj media. Mamy przed sobą wielu idoli. Człowiek, którego dzisiaj pokazuje nam telewizja, to człowiek piękny, młody, bogaty, człowiek, który ma władzę. Oto takiego człowieka jako idola pokazuje nam telewizja. Natomiast Ojciec Święty Jan Paweł II uwypuklił nam inny aspekt ludzkiego ciała. Ciało ze swoją godnością, bo człowiek ma swoją kondycję fizyczną. Nauczył nas w cierpieniu akceptować różne etapy naszego życia. Wielkim skarbem, jaki pozostawił nam po sobie polski papież, jest ogromna pokora, miłosierdzie i przykład swojego życia. Pozostała mi jego pokora, jego miłosierdzie, jego totus tuus dla ludzi, dla dzieci, młodzieży, osób starszych, chorych, dla nich wszystkich, totus tuus, Maryjo, cały Twój, Maryjo, dla ludzi. Tego on mnie nauczył i to zmieniło całe moje życie. Tutaj nie trzeba używać wielkich słów, wystarczy jego przykład, jego sposób bycia, sposób mówienia, to co on czynił. Co czynił dla każdego człowieka, ale w sposób szczególny dla młodzieży, którą tak bardzo ukochał, to do niej mówił: wy jesteście nadzieją Kościoła i świata, wy jesteście moją nadzieją. Stąd charyzmatem tego papieża, który w nas jest właśnie przez te liczne spotkania z ludźmi młodymi, przez niesłychanie bliski kontakt, jaki on miał z młodzieżą, jest w nas pewnie to zadanie, żeby jako Kościół w sposób wiarygodny, ale także atrakcyjny zapraszać ludzi młodych do wspólnoty z Chrystusem. 9 lat po zakończeniu ziemskiego życia naszego drugiego rodaka będziemy mogli uczestniczyć w dniu jego kanonizacji i jego poprzednika Jana 23. 27 kwietnia na placu Świętego Piotra zbiorą się wierni na uroczystej mszy świętej. W Sejmie odbędzie się dziś pierwsze czytanie projektu ustawy podwyższającej świadczenia pielęgnacyjne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Posłowie zajmą się także projektem ustawy, który ma przywrócić świadczenia odebrane opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych. Poselski projekt, który zwiększa zasiłek pielęgnacyjny dla rodziców do 1300 zł netto dopiero od 2016 roku, przyjęła wczoraj Sejmowa Komisja Polityki Społecznej. Odrzucono poprawkę Prawa i Sprawiedliwości zakładającą wzrost świadczenia do 50% przeciętnego wynagrodzenia. PiS zgłosi poprawkę jako wniosek mniejszości. Zdaniem opozycji propozycje rządu różnicują opiekunów względem prawa. Wydawało mi się, panie ministrze, że jedynym rozsądnym rozwiązaniem będzie, że jeżeli mówimy o pracy i mówimy o osobach niepełnosprawnych i opieką nad nimi, ze znacznym stopniem niepełnosprawności i osobami, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji, to traktujemy ich wszystkich jednakowo, równo. I wtedy jest to jakaś logika w tym wszystkim, co robimy. No dzisiaj tej logiki nie ma. I dzisiaj państwo proponujecie nam 3 artykuły,
dotyczące podwyższenia świadczeń jeszcze w ten sposób, bo przynajmniej pierwsze zapowiedzi były takie, że będzie to podwiązane pod minimalną płacę. No nawet tego nie robicie, bo wpisujecie do ustawy na sztywno. 2016 rok to jest 1300 zł i nie ma już żadnej waloryzacji niczego, tylko jest 1300 zł. Rodzice w dalszym ciągu liczą na to, że uda im się podnieść wysokość świadczenia do oczekiwanego przez nich poziomu płacy minimalnej już w tym roku. Cały czas protestują w Sejmie. Zwracają uwagę, że dotychczas każdy minimalny wzrost świadczeń poprzedziły protesty rodziców. My każde 100 zł wywalczyłyśmy właśnie przed kancelarią pana premiera i po spotkaniu z panią marszałek. To było okupione naszymi protestami, proszę państwa. Dziś spotykamy się tutaj, aby rozmawiać o projekcie nowelizacji ustawy, która ponownie po prostu będzie bublem, proszę państwa, ponieważ przedstawia samą kwotę. O pieniądze chodzi również, ale nie tylko o te pieniądze. Ona nie przedstawia żadnych zapisów o waloryzacji, o czymkolwiek. My się na to nie zgodzimy, bo po prostu będziemy dalej protestować w takim razie. My jesteśmy po prostu, proszę państwa, do tego zmuszani przez nasz rząd. Podczas dzisiejszej debaty poprawki ustanawiające świadczenie pielęgnacyjne dla rodziców dzieci niepełnosprawnych na poziomie płacy minimalnej już w tym roku złoży Solidarna Polska. Prokuratura umarza śledztwo w sprawie usunięcia krzyży w komendzie w Radomiu. Według śledczych komendant Karol Szwalbe, wydając polecenie zdjęcia krzyży, nie przekroczył swoich uprawnień. Komendant Karol Szwalbe miał nakazać usunąć wszystkie krzyże w komendzie w Radomiu oraz wszystkich podległych jej komisariatach. Sekretarka, która się temu sprzeciwiała, miała zostać przesunięta na inne stanowisko. Komendant miał również namawiać policjantów do rezygnacji z uczestnictwa w pielgrzymce na Jasną Górę. Prokuratura w Kozienicach badała, czy Karol Szwalbe nie przekroczył w ten sposób swoich uprawnień. Doniesienie w sprawie obrazy uczuć religijnych złożył Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami i Przemocą. Zdaniem śledczych komendant nie złamał prawa. Zamierzam w tej sprawie wysłać zapytanie do prokuratora generalnego, czy tutaj podstawy prawne, które przyjęła prokuratura w Kozienicach, były właściwe. Bo sprawa jest niezwykle bulwersująca, zwłaszcza dla katolików. Dla nas krzyż jest symbolem nie tylko Boga, który oddaje swoje życie na krzyżu za nas wszystkich, ale jest także symbolem państwa polskiego, bo pod symbolem krzyża nasi przodkowie kiedyś oddawali krew, oddawali życie. Prokuratura w Kozienicach umorzyła również wątek szykanowania przez komendanta wikarego jednej z parafii w Węgrowie na Mazowszu. Karol Szwalbe, gdy był jeszcze szefem policji w tym mieście, zmuszał kapłana do wycofania się ze słów, które wypowiedział podczas jednego z kazań. Sprawą mają się jeszcze zająć śledczy z Sokołowa Podlaskiego. Piloci niemieckich linii lotniczych Lufthansa rozpoczynają 3-dniowy strajk. Domagają się podwyżek i zachowania przywilejów emerytalnych. Strajk dotknie również pasażerów z Polski. Przewoźnik odwołuje 80 lotów między Niemcami a naszym krajem. Piloci domagają się podwyżek płac o 10%. Przewoźnik proponuje natomiast 3% podwyżkę. Piloci nie zgadzają się na pracę do 60 roku życia. Obecnie kończą pracę w wieku 59 lat. Domagają się także utrzymania wszystkich przywilejów emerytalnych oraz przywrócenia możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę. Dotychczas piloci Lufthansy mogli przejść na emeryturę w wieku 55 lat, zachowując 60% swoich zarobków. Protest rozpoczął się o północy i potrwa do piątku. W sumie nie odbędzie się 3800 lotów. Problem będzie dotyczyć również połączeń między Niemcami a Polską. Lotnisko w Warszawie odwołuje 21 przylotów i odlotów. Lotnisko w Krakowie odwołuje 38 rejsów na trasach pomiędzy Krakowem a Monachium i Frankfurtem. W Katowicach odwołano 14 rejsów Lufthansy do i z Frankfurtu. NATO zawiesza współpracę z Rosją, jednak pozostawia sobie otwartą furtkę. Dialog polityczny w ramach Rady NATO-Rosja może być kontynuowany w razie takiej konieczności na szczeblu ambasadorów i wyższym, aby umożliwić wymianę poglądów, przede wszystkim w sprawie kryzysu na Ukrainie.
Ministrowie państw NATO potwierdzili decyzję ambasadorów o zawieszeniu wszelkiej praktycznej współpracy cywilnej i wojskowej między Sojuszem a Rosją, w tym w Radzie NATO Rosja, Radzie Partnerstwa Euroatlantyckiego oraz Partnerstwie dla Pokoju. Jest bardzo ważne, aby wszyscy członkowie NATO mieli takie samo poczucie bezpieczeństwa. Polska jest członkiem NATO od 15 lat. Według członków Sojuszu zapewnienia Kremla o wycofaniu wojsk z nad ukraińskiej granicy nie odpowiadają rzeczywistości. Niestety nie mogę potwierdzić, że Rosja wycofuje swoje wojska. Tego nie dostrzegamy. Widzimy jednak ogromną koncentrację sił wojskowych. To nie może w żaden sposób przyczynić się do deeskalacji sytuacji. Jak wskazywała Angela Merkel, wycofanie części rosyjskich wojsk z nadgranicy z Ukrainą nie może być ostatnim krokiem. Nie jest to oczywiście ostatni krok, jaki należy uczynić, ponieważ koncentracja wojsk przy granicy z Ukrainą jest bardzo wysoka. Według nieoficjalnych informacji, podczas ostatniego spotkania szefów dyplomacji USA i Rosji doszło do nieformalnego porozumienia. Kompromis między Waszyngtonem i Moskwą ma polegać na tym, że USA zgodzą się na federalizację Ukrainy, a Rosja na rezygnację z dalszej interwencji zbrojnej na Ukrainie. O zwrocie Krymu nie ma już mowy. Tymczasem Ukraińska Centralna Komisja Wyborcza kontynuuje rejestrację kandydatów przed wyznaczonymi na 25 maja wyborami prezydenckimi. Zgodę na start w wyborach otrzymali już główni faworyci. Były szef dyplomacji Petro Poroszenko i była premier Julia Tymoszenko. Do Charkowa i Połtawy przybyli już obserwatorzy OBWE. Przeprowadzą monitoring wydarzeń społeczno-politycznych w regionie i przeanalizują sposoby wyjścia z kryzysu. Kończymy już to wydanie informacji dnia. Na kolejne zapraszam Państwa serdecznie po modlitwie Anioł Pański. A już za chwilę prognoza pogody. Do zobaczenia. Szczęść Boże, Julita Mirecka. Witam wszystkich Państwa bardzo gorąco i zapraszam na prognozę pogody. A na początek kilka słów o sytuacji synoptycznej w Europie. Na wschodzie i zachodzie Europy dominują niże z frontami atmosferycznymi. Nad pozostałą częścią kontynentu pole podwyższonego ciśnienia powstały ze słabnącego wyżu, które kształtuje także warunki pogody w Polsce. Nad wschodnie i północne regiony kraju napływa chłodna masa powietrza, natomiast nad zachodnie i południowe cieplejsza. Na Półwyspie Iberyjskim dziś sporo deszczu i burze. Dużo chmur i miejscami deszcz również w pasie od Morza Czarnego po Morze Północne. Na pozostałym obszarze dość pogodnie. Najcieplej w Paryżu, a także w Atenach, gdzie termometry wskażą około 21 stopni Celsjusza. A już teraz przechodzimy do warunków pogodowych w naszym kraju. W ciągu dnia na wschodzie, północy i w centrum będzie przeważać zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu i zachodzie duże. Późnym popołudniem oraz wieczorem na krańcach zachodnich spodziewane są opady deszczu, które w nocy zaczną przemieszczać się do centrum Polski. W najcieplejszym okresie dnia termometry wskażą od 8-10 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i wybrzeżu, około 12-13 od Pomorza przez centrum po Małopolskę do 16 na południowym zachodzie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany ze wschodu. Barometry w Warszawie wskażą w południe około 1017 hektopaskali i przewidziany jest spadek ciśnienia. A już teraz zobaczmy, jaka pogoda czeka nas w poszczególnych regionach.
Wszystkim Państwu dziękuję i zapraszam na kolejną prognozę pogody tuż po serwisie informacyjnym o godzinie 12. Do zobaczenia.